Chcę się miło i bardzo dziękuję pani profesor Fikus, która... Magdzie Fikus, która, z którą się przyjaźnię, mogę sobie tak powiedzieć to, i z którą jestem od długiego czasu w najróżniejszych kontaktach. Profesor Fikus była, to była jedyna chyba promotorka, jedna recenzentka pracy mojej magistrantki w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, która zechciała przyjechać do Słupska i być w czasie obrony, co się w ogóle nie zdarza. To było wyróżnienie i dla magistrantki, która do teraz to o tym opowiada, i dla uczelni w Słupsku, że profesor Fikus przyjechała jako recenzentka pracy magisterskiej, nie doktorskiej, to jak państwo wiedzą. I pamiętam nasz spacer na plaży w Łódzce i rozmowy, i namówienie mnie, abym przyjechał do Wiednia na przykład pod namiot, gdzie był jakiś festiwal naukowy i po niemiecku wygłosił wykład o chemii emocji, który, jak się okazało, cieszył się dużą popularnością. Później byliśmy w mniej lub bardziej luźnym kontakcie. Potem się dowiedziałem, że profesor Fikus spodobała się ta moja powieść Samotność w sieci. Byłem bardzo tym zdziwiony, że pani profesor znajduje czas na czytanie takiej literatury. Żartuję teraz trochę. Później te kontakty były mniej lub bardziej luźne. Ostatnio po 31 latach pobytu w Niemczech, ja pracuję i mieszkam od 31 lat we Frankfurcie nad Menem. Wracam do Polski po 31 latach i wracam do Gdańska. I oczywiście zanim jeszcze powróciłem, udało się coś zrobić podobnego, co robi pani profesor Fikus, a mianowicie chcemy propagować w tej biednej dzielnicy Gdańska, w której mieszkam, robotniczej Brzeźnie Kultury, i otworzyliśmy inicjatywę Kultura 200 metrów od morza. Profesor Fikus wsiadła w pociąg i bez zadawania żadnych pytań przyjechała i ze mną przez 2 godziny opowiadała piękne rzeczy o genetyce i o jej znaczeniu przy winie, w kawiarni, praktycznie nawet nie w kawiarni, tylko w restauracji. Dlatego też nie miałem żadnych wątpliwości, że chciałem przyjechać do jej kawiarni naukowej tutaj, do Warszawy, przylecieć z Frankfurta, że nadarzyła się okazja, ponieważ odbywały się 2 dni temu, jak państwo wiecie, targi książki w Warszawie na Stadionie Narodowym. Nadarzyła się okazja, by połączyć te 2 pieczenie i upiec 2 pieczenie na jednym ogniu, być na targach książki, podpisywać moje książki, 2 nowe, które się ukazały w zeszłym roku i w tym roku, i jednocześnie znaleźć czas i możliwość przyjechania do państwa. Ja muszę niestety ze względów różnych dzisiaj o 20:33 pojechać do mojego rodzinnego Torunia, dlatego też postaram się zaprezentować państwu ten temat, który jest tematem naszego wykładu, w jak najbardziej takim skompresowany sposób, i jednocześnie zostawić państwu możliwość zadania jakichś pytań, i ja postaram się, jeśli będę mógł, na pytania odpowiedzieć. Od razu informuję tego jednego pana, który był tutaj przed chwilą, że ja nie będę dzisiaj mówił o pięknie rzeczy. Ja będę dzisiaj mówił przez cały czas o pięknie ludzi, o urodzie. I dlatego to piękno u nas ma takie różne znaczenie, ale to piękno, o którym ja będę mówił, będę o pięknie ludzi, a w zasadzie o jego wpływie na nasze życie, na to, co się z nami dzieje w życiu i jak ono wpływa na nas. I zadaję sobie pytanie, czy piękno jest darem sprawiedliwym, czy niesprawiedliwym. To jest główna teza całego tego wykładu. Ponieważ i chcę do tego podejść w sposób naukowy, dlatego że o pięknie się dużo mówi, ale w sposób nienaukowy. Pierwsze publikacje na temat piękna w naukach psychologicznych, socjologicznych pojawiły się aż nie do wiary, dopiero w latach 70. ubiegłego roku. Do lat 70. ubiegłego wieku o pięknie się nie mówiło. W pierwszej publikacji z lat 60. w dokumentach psychologicznych pojawiły się tak zwane czynniki fizyczny, ale został całkowicie ignorowany. Przez długi czas wydawało się ludziom, że piękno i ludzki wygląd nie odpowiada na żadne z ważnych ludzkich pytań. Dominował pewien standardowy model nauk społecznych, zwany SSSM, gdzie ludzkie zachowania są kształtowane, że rodzimy się jako tabula rasa, i ludzkie zachowania przez akulturację i przez środowisko są kształtowane. Natomiast wygląd fizyczny nie gra tu żadnej roli.
i wielu ludzi zbiorowo odetchnęło z ulgą w tej sytuacji, dlatego że temat urody jest dla wielu tematem trudnym i chropowatym. Wielu ludzi uważa, że nie ma nic obiektywnego takiego jak piękno, że piękno jest w oku widzącego, że piękno nic nie rozwiązuje, że piękni ludzie nie różnią się od ludzi niepięknych. Poza tym nie mają w tym żadnego udziału, bo mają udział geny ich poprzedników, rodziców, niekoniecznie rodziców, ale aż do wielu pokoleń wstecz. A okazuje się, że tak nie jest. I ja tym tematem chciałem się dzisiaj zająć i próbować odpowiedzieć, czy piękno jest darem, czy nie jest darem, czy jest darem sprawiedliwym, czy niesprawiedliwym i co ludzie z tym darem robią i jak my ten dar postrzegamy. Filozofia, proszę Państwa, piękno rozważa, pornografia wystawia to piękno na sprzedaż. Pięknem zajmowano się już bardzo dawno. Arystoteles zapytany, dlaczego ludzie pożądają piękno, odpowiedział, że nikt, kto nie jest ślepy, takiego pytania zadać nie powinien. Uroda, piękno, dar niesprawiedliwy. To będzie moim tematem. Proszę Państwa, temat piękna stał się w ostatnich czasach tematem dość brzydkim, chropowatym, dlatego że od pewnego czasu, szczególnie teraz, zauważono, że pęd do piękna, pęd do bycia pięknym stał się po prostu obłędny, histeryczny, że skupiamy się za bardzo na tym i nie powinno się tego robić. Na czele tych tez stoją przede wszystkim feministki, które twierdzą, że piękno jest tak samo walutą jak pieniądze i że tą walutą obracają przede wszystkim przemysł kosmetyczny, przemysł chirurgii plastycznej, bo to jest cały przemysł już teraz w latach 90. W latach 90. ta piękna kobieta, która się nazywa Noemi, i powiedziała, że jest to absolutne wykorzystywanie przy kobiet i bronienie swojej pozycji przez mężczyzn poprzez przekazywanie i przekonywanie kobiet, że bez urody są niewartościowe, że bez urody niczego nie mają osiągnąć. Proponowała, aby przeciwstawiać się takim tezom. Nie jest to dobra postawa ze względu na to, że piękno nie jest wynikiem żadnej mody. Po prostu okazało się, naukowcy stwierdzili, że to, co zignorowali socjologowie i psychologowie, że przy odbiorze piękna bardzo dużą rolę odgrywa biologia, której socjologowie i psychologowie nie rozumieli albo nie chcieli zrozumieć. Okazuje się, że jesteśmy od urodzenia przyzwyczajeni, że cecha postrzegania piękna jest w nas wrodzona, że ma uzasadnienie biologiczne, neurobiologiczne, biochemiczne, w związku z tym i genetyczne. W eksperymentach robionych na ludziach i polegających na skenowaniu ich mózgu zauważono, że deklarujemy, że ktoś jest atrakcyjny lub nieatrakcyjny przez już w pierwszych 150 milisekundach kontaktu z tą osobą. Przez pierwsze 150 milisekund, kiedy widzimy kogoś, stykamy się z kimś, rejestrujemy, czy ta osoba jest atrakcyjna, czy jest nieatrakcyjna. Później po latach, nawet po kilku miesiącach, zapominamy, jaki miała kolor włosów, oczu, jaką miała sylwetkę, ale ciągle pamiętamy, że zrobiła na nas wrażenie i że była atrakcyjna. Te nasze radary rejestracji czegoś, co jest atrakcyjne albo nieatrakcyjne, działają nieustannie, a wynika to z tego, że kontakt z pięknem przynosi przyjemność i to jest właśnie to. I to jest to uzasadnienie neurobiologiczne. Przyjemność przekłada się na określone substancje, które pojawiają się na receptorach w naszych mózgach i odczuwamy tą przyjemność. I dlatego to jest ważne. Ignorowanie przez naukowców
wpływu i twierdzenie, że jest to temat błahy, do niczego nie doprowadziło. Po prostu musimy się z tym zetknąć i kontaktować. Piękno jest wydarzeniem. Proszę Państwa, w Brazylii dla firmy Avon pracuje więcej kobiet niż wynosi liczba żołnierzy w armii brazylijskiej. To też jest jakiś konkretny przykład tego, jak ważna jest uroda. W 1715 roku wybuchły rozruchy w Paryżu, spowodowane głodem, który zapanował w Paryżu, ponieważ arystokracja używała za dużo mąki jako pudru do swoich peruk. Dopiero w rewolucji francuskiej zabroniono używania mąki do poprawiania swoich peruk, ale to też o czym świadczy. Są pewne obiektywne modele piękna. Takim jednym z nich jest ta pani, którą teraz tutaj Państwu przedstawiłem. Wszyscy chcieli się do niej upodobnić. Wszyscy, nikt nie potrafił wytłumaczyć jej fenomenu, ale tak faktycznie było. Kiedy w 1957 roku, to nie o tym panu będę mówił, ale o tym też będę mówił, w 1957 roku został nakręcony film z Brigitte Bardot i Bóg stworzył kobietę. Gazety codzienne francuskie poświęciły Brigitte Bardot i jej urodzie w tym filmie ponad milion zdań, a tygodniki 2 miliony zdań. W 43% francuskich domów rozmawiano tylko o wyglądzie Brigitte Bardot w tym czasie. Kiedy Claudia Schiffer dała się fotografować w tej swojej pięknej sukni. Claudia Schiffer jest modelką niemiecką. Niemki są też ładne, jak się okazuje, mimo że ja się z tym niespecjalnie zgadzam, ale po 31 latach mieszkania tam. Faktem jest, że Claudia Schiffer jest wyjątkowo urocza i ona robiła w latach 90. fotografie na schodach włoskich w Rzymie, w tej swojej pięknej sukni. Oglądało, całe miasto zamarło. 4,3 miliona ludzi oglądało to wydarzenie dwuminutowe w telewizji. Czyli widzą Państwo, że uroda jest czymś, co ludzi fascynuje. I z czym musimy się pogodzić, że to nie jest coś, co jest stworzone przez modę. Może moda jest pewnym lukrem na ciasteczku, jak mówił Baudelaire, natomiast całe ciastko jest najbardziej wartościowe i ta uroda jest tym, co nakręca, a nie moda. Nikt nam nie wmówił, że mamy kochać Mickey Mouse, tą małą postać o małych rączkach, wielkich oczach. Nikt nam nie mówił, że mamy kochać jelonka Bambi, też o wielkich oczach upodobnionego do dziecka, tylko dlatego, że to jest moda. To nie jest moda. To moda tylko przyczynia się do rozpowszechniania pewnych modeli, pewnych trendów, pewnych memów, które przemijają. Natomiast przywiązanie do przyjemności wynikającej z obcowaniem z pięknym, ładnym człowiekiem jest wpisana w nas i o tym wpisana jest w geny. Co to jest uroda? Nie ma, proszę Państwa, jakiejś konkretnej definicji. Jak się spojrzy do słownika oksfordzkiego na definicję urody, to się dowiadujemy, że jest to człowiek obdarzony gładką skórą, jasnymi barwami, którego oglądanie sprawia przyjemność. Tak naprawdę. Nikt nie potrafi tak naprawdę zdefiniować, co to jest uroda. Najlepiej można, co wielu socjologów i psychologów pytało ludzi, którzy z urodą mają do czynienia i którzy z urodą żyją. Na Madison Avenue jest najwięcej agencji reklamowych w Nowym Jorku, jedna przy drugiej. I pytano ich, kto to jest ładny człowiek? Żaden z tych ludzi, którzy tam pracują, nie potrafił opowiedzieć, oprócz jakichś standardowych, że wysoki, że szczupły i tak dalej, ale głównie wynikało to z tej odpowiedzi. Główna odpowiedź polegała na tym, jak oni opisywali swoją reakcję na kogoś ładnego, a nie
kim jest ten ładny człowiek. Opisywali to tak, że ja nie wiem, kto to jest ładny człowiek, ale ja wiem, kiedy piękność wchodzi do pokoju. I to jest, tak samo powiedział Aaron Spelling, ten, który ten słynny film, gdzie tylko piękne kobiety się pojawiają, te wszystkie w Melrose Place, on też odpowiedział, że on też nie wie, kto to jest ładny, ale wie, kiedy ten ładny ktoś wchodzi do pokoju, odbiera dech, zapiera dech i tak dalej, i tak dalej. Czyli trudno zdefiniować jest nam, nam jest urodę w tym sensie. Ale nieprawdą jest, że uroda jest tylko wokół widzącego. To jest właśnie ta Brigitte Bardot z tego filmu, o którym tak dużo dyskutowano, a to jest Claudia Schiffer, ta Niemka, dla której stanął cały Rzym w latach 90., kiedy dawała się fotografować na tych schodach, na tych schodach w tym Rzymie. Proszę Państwa, odpowiedzmy sobie na pytanie. Jak można zmierzyć urodę ludzką? Od starożytnej Grecji, od klasyki próbowano określić, co jest urodziwe. I tak naprawdę starożytna Grecja dała nam jakiś taki kanon urody. Praktycznie ten kanon od V wieku przed naszą erą do XX wieku nie ulegał żadnej zmianie. Na urodę składała się przede wszystkim symetria ciała ludzkiego, jasne barwy i proporcjonalność. Przy czym przez symetrię nie rozumiano wówczas tego, co my rozumiemy w sensie matematycznym przez symetrię, że dwie części odbite przez powierzchnię albo przez linię powinny być identyczne. Bardziej przez symetrię rozumiano proporcjonalność. I ta proporcjonalność była najważniejszym czynnikiem. Dużo na tym polu dużo na tym polu zrobił, być może znany Państwu, bo ja bardzo lubię jego obrazy, Albrecht Dürer, który próbował określić matematycznie coś, co można nazwać symetrią piękna. On na przykład Dürer twierdził w swojej pracy, którą zostawił po śmierci w efekcie, która została spisana po śmierci, twierdził, że wszystko powinno być proporcjonalne. Szerokość dłoni powinna być szerokości środkowego palca, natomiast szerokość przedramienia to 2,5 dłoni, szerokość ramienia to 3,5 dłoni i tak dalej, i tak dalej. I te proporcje zostały zachowane w malarstwie przez długi, długi czas. Całe szczęście, że Dürer miał długie palce, bo gdyby nie miał o wiele krótsze palce, mielibyśmy zupełnie inne wzorce tego piękna. Natomiast on się też wzorował na greckich rzeźbach. Jest słynna rzeźba z V wieku Poliklitusa. Jest to rzeźba, być może Państwo ją widzieli. Ja nie wiem, gdzie ona się znajduje, bodajże w Prado teraz. Jest to rzeźba mężczyzny rzucającego dzidą. To, co się zachowało, to jest ta rzeźba, którą Państwu tu pokazuję, tylko że dzidy nie ma, bo ta dzida zaginęła. Ta słynna rzeźba mężczyzny rzucającego dzidą stała się wzorcem idealnego pięknej proporcji dla mężczyzny. Ten mężczyzna, który rzucał tą dzidą, został przez Poliklitusa nazwany kanonem. I stąd Państwo wiecie, co to jest kanon. Kanon wszedł do sztuki, kanon wszedł do literatury, kanon wszedł do lektur. I od tego pana, który rzucał tą dzidą w V wieku, to znaczy z wyrzeźbionego do słownika światowego wyszło słowo kanon, bo nazwał go kanonem. Odpowiednikiem idealnego piękna kobiecego w starożytnej Grecji była z kolei rzeźba Afrodyty z Knidos, którą wyrzeźbił żyjący i współczesny
Politikluxowi per excelles i ona weszła też do kanonu urody kobiecej. Ten kanon przez długie, długie, długie lata trwał. Zaczęto później porównywać żyjących współcześnie ludzi z tym kanonem, suwmiarkami mierzono rozstaw oczu, szerokość czoła, dzielono głowę na określone części, na początku na cztery części, później na trzy części, między nasadą włosów, a nozdrzami, a podbródkiem i tak dalej, i tak dalej. I wszystko, co mieściło się w określonych matematycznie sformułowanych normach, było piękne, a co się w tych normach nie mieściło, pięknem nie było. Próbowano określić ten kanon piękna, aby umieć zdefiniować, co jest piękne i wprowadzić do tego pewien obiektywizm. Ludzie nie znoszą nie mieć czegoś obiektywnego, nie mieć żadnej miary. Nie chciano się zgodzić, że piękno jest tylko w oku widzącego, że to nie jest ta formuła, która odpowiada ludziom. Piękno też stało się pewnym dylematem dla Kościoła. Dlatego, że o ile piękno było hołubione, stało się źródłem przyjemności, to wszystko to się zmieniło w momencie powstania religii judo-chrześcijańskiej. Czyli wiele, wiele lat po tym pięknie, które hołubiono przez Arystotelesa, Platona, to właśnie Platon wprowadził pojęcie sprawiedliwości, prawa i piękna i nagle pojawia się religia judochrześcijańska i ona zaczyna się sprzeciwiać temu pięknu, a tak naprawdę nie pięknu, a pokusą, które związane są z pięknem. Ojcowie Kościoła w postaci świętego Klemensa twierdzili, że ciało ludzkie nie gra żadnej roli, że należy się umartwiać, że piękno ciała ludzkiego prowadzi jedynie do grzechu. Wtórował mu Hieronim, który uważał, że piękno ludzkiego ciała, szczególnie kobiet, tu kobiety najbardziej były prześladowane w tym jest czymś grzesznym. A z drugiej strony Tomasz z Akwinu twierdził coś zupełnie wręcz przeciwnego. No, jeśli człowiek jest tworem ludzkim i tworem Boga, to jest tworem idealnym, najpiękniejszym, najlepszym, bo Bóg nie mógł stworzyć czegoś, co nie jest piękne. W związku z tym ta dychotomia pojęcia pokusy piękna i jednocześnie piękna, którymi ludzie zostali obdarzeni, trwała przez wiele, wiele lat i jak Państwo wiecie, trwa do dzisiaj w mniej lub bardziej skrajnej formie. No, w Kościół tutaj akurat do popularyzacji piękna w tym sensie takim estetycznym, mającym sprawić ludziom przyjemność, no, nie przyczynił się dobrze ze względu na tą pokusę z obcowaniem z tym pięknem związaną. I to jest właśnie ten dylemat piękna boskiego i piękna szatańskiego, które nas zniewala. Natomiast piękno jest czymś bardzo obiektywnym i nie jest akulturowym, tylko jest wrodzonym. Judith Goluas zrobiła w latach 80. ubiegłego wieku niezwykły eksperyment. Mianowicie zestawiła ponad 500 slajdów różnych osób, różnych twarzy, różnych postaci i kazała posegregować te slajdy dorosłym pod względem atrakcyjności. I zrobiła ranking osób ładnych, brzydkich, średnich, przeciętnych. I później te slajdy pokazywała 3-miesięcznym niemowlętom po kolei i obserwowała, rejestrując to kamerą, jak długo niemowlęta patrzą na jakie twarze. Okazało się, że przy twarzach atrakcyjnych niemowlęta darują tym obrazom o wiele dłuższy czas uwagi niż przy twarzach nieatrakcyjnych, przy twarzach z określonym kolorem oczu i tak dalej. To było bardzo, bardzo interesujący eksperyment i ciekawe było, że wśród niemowląt
były niemowlęta, które urodziły atrakcyjne matki i nieatrakcyjne matki. I żeby to wykluczyć, pokazywała i tym, i tym. Chodziło o wykluczenie, że może wzorzec urody matki wpływał na jak gdyby nabycie, bo matka jest tym, tą pierwszą osobą, z którą dziecko ma kontakt, która i dziecko to wie ze względu na obcowanie z tą osobą. Nie, to było zupełnie od tego niezależne, czy matka była atrakcyjna, czy nie była atrakcyjna. Dzieci patrzyły, przyglądały się twarzom osób atrakcyjnych o wiele dłużej niż przyglądały się twarzą osób mniej atrakcyjnych. To już było takim pierwszym wskaźnikiem, który wskazywałby, że to jest, że nasze poczucie piękne, nasz kanon piękny jest w nas wrodzony, że to nie jest nauczony kulturowo. Innym eksperymentem był eksperyment, który przeprowadzili Amerykanie w jednej z klinik w Nowym Jorku, a mianowicie przez dłuższy czas obserwowano matki, które urodziły dzieci swoje. I zwrócono uwagę, że o ile praktycznie wszystkie matki opiekowały się swoimi niemowlakami, w sensie zmiany pieluch i tak dalej, natomiast matki dzieci ładnych nieustannie te dzieci przytulały, rozmawiały z nimi i trzeba było złożyć duży wysiłek, żeby odwlec uwagę od czegoś, do czegoś innego. One nieustannie obcowały. Okazało się, że dzieci ładne według tych uniwersalnych standardów oceniających. Nie pytano matki, czy one są ładne, bo to jest idiotyczne pytanie. Zadać pytanie matki, czy jest dziecko ładne. Wszystkie niemowlęta, wszystkie szczeniaki i wszystkie panny młode są ładne i wszyscy o tym wiemy. W związku z tym tego pytania nie zadano. Natomiast pytano ludzi niezwiązanych rodzinnie z narodzonym niemowlęciem. Zwrócono uwagę, że matki ładnych niemowląt, ale w tym obiektywnym sensie, darowały im więcej czasu niż nie opieki, ale czasu zabawiania się z nimi, rozmawiania z nimi i tak dalej, i tak dalej. Zauważono też pewne zjawisko, które też obserwowano w innym szpitalu, w którym urodziły się bliźnięta. I zwrócono uwagę, że po pewnym czasie matki bardziej opiekują się bliźnięciem, nie jednojajowym w tym wypadku, ale bliźnięciem, które jest ładniejsze, bo ma to swoje atawistyczne uzasadnienie. Ładne dziecko gwarantuje, że to jest dziecko zdrowe, w związku z tym ma większe szanse przetrwania i przeżycia. To odziedziczyliśmy ewolucyjnie. To jest znane zjawisko, że samice różnych gatunków opiekują się bardziej swoimi małymi, które mają większe szanse przeżycia. To jest prokreacyjny model, który również my jako ludzie przejęliśmy. Można zresztą było to bardzo łatwo stwierdzić. Jest taki ptak, który się nazywa łysek amerykański. Są to szaro-czarne, niewielkie ptaki. I kiedy one się rodzą, to są koloru pomarańczowo, ostrego koloru pomarańczowego, a kiedy są karmione, mają łyse, czerwone łebki. I naukowcy, jak to naukowcy okrutnie, przemalowali część małych urodzonych w gnieździe na kolor szary. Pomalowali te pomarańczowe piórka na kolor szary i zauważono, że matki tych piskląt tymi szarymi przestały je karmić. Większość swojej żywności przekazywały tym pomarańczowo, dlatego że one były zdrowe, one gwarantowały przeżycie. To jest niesamowite zjawisko. To znaczy, że to też jest wbudowane w nas. Małym dzieciom pokazywano w kolejnym eksperymencie, wiewiórki, piękne, słodkie zabawki, wiewiórki. I później w ich obecności wycinano tą sierść tych wiewiórek i robiono z nich szopy.
I te dzieci przestały się interesować, były przerażone, nie zrozumiały, mimo że widziały, że to jest ta sama wiewiórka, tylko że przemalowana, tylko wyglądająca jak szop, już nie chciały się tymi zabawkami absolutnie bawić. To też było dowodem, że, no, że mamy jakieś poczucie piękna, że jesteśmy przyzwyczajeni do obcowania z tym pięknym i że to jest to cecha nie nauczona, ale wrodzona. Innym zjawiskiem, które jest charakterystyczne, a które dotyczy urody i niemowląt, jest fakt, że w większości kultur, kiedy rodzi się małe dziecko, cała grupa związana z tym dzieckiem, rodzina, plemię, społeczeństwo, nieustannie wmawia ojcu, że to dziecko jest do niego podobne. Nie wiem, czy mieliście Państwo to zauważyliście tak, że dzieci są zawsze podobne do ojców. To wynika, to też ma swój ewolucyjny charakter, dlatego że mężczyzny, jak Państwo wiecie, jak my panowie wiemy, do końca nie jest pewny, czy jest ojcem tego dziecka. Tylko kobieta wie, kto jest ojcem tego dziecka. W związku z tym, aby ten mężczyzna chciał trwać przy tym dziecku, utrzymywać je, dbać o nie, chronić, trzeba wmówić mu, że to on jest, nawet jeśli nie jest podobny, bo to jest jedyna cecha, tak naprawdę, to były dwie cechy. To jest wiara w wierność kobiety i to podobieństwo niemowlaka do ojca. W związku z tym, i to dotyczy kultur atlantycko-europejskich, jak również kultur bardzo prymitywnych, w których dokładnie to samo się robi. Jest taka zespół wysp na Pacyfiku, który Biondady się nazywa, i tam nasz antropolog Malinowski, którego Państwo być może słyszeliście o nim, robił badania. Wśród plemion na tych wyspach w tamtych czasach panowało przekonanie, że kobiety zachodzą w ciąży nie pod wpływem nasienia, ale pod wpływem duchów, które je nawiedzają. I mimo tego, że te kobiety nawiedzają duchy, współplemieńcy też przekonują ojców, że te dzieci są podobne, absolutnie podobne do nich. Ponieważ no, wynika tego atawizmu, że mężczyzna nieprzekonany o swoim ojcostwie jest gotowy nie chronić tego dziecka, nie wychowywać się, nie bronić, nie ułożyć środków materialnych na jego wychowanie. Nawet jeśli tata jest bardzo brzydki, a dziecko jest bardzo ładne, zawsze się wprowadza go w przekonanie, że to on jest ojcem tego dziecka. Atrakcyjność i wygląd zewnętrzny ulegały oczywiście określonej ewolucji. I ta ewolucja, można było ją obserwować, ale pewne cechy urody, pewnego kanonu urody zostały. Niezależnie od tego, jak zmieniały, wystarczy przejrzeć magazyny Playboya i zobaczyć, jak te rozkładówki się zmieniały w czasie, ale są pewne cechy, które są niezależne ani od rasy, ani od okresu, kiedy się ogląda, to są określone proporcje u kobiet, talii do bioder, optymalna uroda gwarantująca według wielu największą płodność, bo to było największym, bo to jest ten atawizm, o którym podlegamy, to jest kiedy ta proporcja wynosi między 0,69 a 0,81. Idealne modelki mają proporcję 0,7 tego VHS, czyli waist to hip ratio i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten kanon się zmieniał. Były kolor włosów
był bardziej lub mniej atrakcyjny w różnych okresach. W latach 30. większość gwiazd filmowych była fotografowana w absolutnie nienaturalnej oświetleniu, z bardzo przesadzonym makijażem i tak dalej, i tak dalej. Później w latach powojennych wrócono do tak zwanego piękna naturalnego. To znaczy, żeby te postacie nie były przesadzone, mimo że to piękno naturalne było tak samo sztuczne jak to tych gwiazd z lat 30. Ze względu na to, że to naturalne piękno generowano też sztucznymi środkami. Kiedyś taką modelkę znaną, Weronikę Webb, zapytano, ile ona czasu potrzebuje, żeby stać się tak naturalnie piękna. Ona odpowiedziała: 4 godziny i 400 dolarów. W związku z tym, że to naturalne piękno trzeba było w ten sposób wygenerować. W każdym razie pogodzono się wkrótce, że piękno jest czymś, co wpływa na postrzeganie innych ludzi i że piękno albo gwarantuje nam pewne przywileje, ale niekoniecznie musi prowadzić do szczęścia. I wtedy pojawiło się stwierdzenie pisarza amerykańskiego Jima Harrisona, który zadał sobie to pytanie, które ja sobie dzisiaj zadałem w tym wykładzie: czy piękno jest darem sprawiedliwym? Okazuje się, że nie jest dla wszystkich darem sprawiedliwym. Ludzie atrakcyjni, ludzie piękni są inaczej traktowani niż inni ludzie, mniej atrakcyjni. Robiono szereg najróżniejszych eksperymentów w tej dziedzinie. Na kampusie na Uniwersytetu MIT przypytano 75 studentów, pokazując im fotografie różnych kobiet o różnej skali atrakcyjności, co byliby gotowi zrobić dla tej kobiety, widząc jej fotografię. I proponowano przepłynięcie rzeki, rzucenie się na granat, żeby ją ochronić, wyniesienie jej z domu płonącego, pożyczenie jej pieniędzy, pomoc przy przesuwaniu mebli. Oczywiście najwięcej gotowych do poświęceń było mężczyzn w przypadku kobiet bardzo atrakcyjnych. Co ciekawe natomiast, i na jeden punkt natomiast negatywnie odpowiedzieli: nie chcieli kobiecie atrakcyjnej pożyczyć pieniędzy. To jest bardzo, bardzo ciekawy efekt z tego wynikający. Także kobiety atrakcyjne już od samego początku otoczone są większą opieką przez mężczyzn. W innym eksperymencie, który zrobiono na lotnisku w Detroit, niby przez przypadek, zostawiono podania na studia młodych ludzi, że niby ojcowie będący na lotnisku zapomnieli te podania, które trzeba było wysłać na studia. I zauważono, że mierzono, jak często te podania są odsyłane do tego zapominalskiego ojca. Okazało się, że zmieniano fotografie na te identyczne podania. Zmieniano tylko fotografię składającego podanie na studia z ładnego na brzydkiego, z brzydki na ładną i tak dalej, i tak dalej. 80% częściej odsyłano fotografie, znaczy podania osób, na których były fotografie dziewcząt albo chłopców atrakcyjnych. To był kolejny przykład. Innym przykładem było to, że zrobiono w Wielkiej Brytanii eksperyment polegający na tym, że do budki telefonicznej pukała kobieta i przeszkadzała mężczyźnie w rozmowie, twierdząc, że zostawiła w tej budce żeton. W 80% ładnych kobiet mężczyzna oddawał żeton, a w przypadku brzydkich kobiet w ogóle jej do budki nie wpuszczał. To jest bardzo ciekawe zjawisko. To, że mężczyźni zatrzymywali się na autostradzie w Massachusetts, żeby pomóc przy wymianie koła rzekomo przebitej opony przy kobietach atrakcyjnych w 90%, a tylko w 10% przy kobietach nieatrakcyjnych, to już nie muszę Państwu mówić. To możecie Państwo sobie to po prostu wyobrazić.
To są takie podstawowe eksperymenty. W stanie Missouri z kolei przesłano świadectwa maturalne, świadectwa szkolne nauczycielom, którzy mieli wystawić opinię o osobach po przeczytaniu tychże świadectw, osiągnięć łącznie z oceną, absencją i tak dalej. I przekazywano im te świadectwa, zmieniając ponownie fotografię na świadectwach. Okazywało się, że osoby, te same świadectwa, te same oceny, osoby, które były atrakcyjne na tych fotografiach, były traktowane jako bardziej inteligentne, jako bardziej lubiane przez przyjaciół, jako bardziej socjalne, mimo że miały dokładnie te same oceny. Manipulowano tylko tym widokiem. W innym z kolei eksperymencie zaproszono do rozmowy z psychologiem osoby o różnym stopniu atrakcyjności, kobiet i mężczyzn. I w czasie tej rozmowy wchodził kolega psycholog i wywoływał psychologa, twierdząc, że ma coś ważnego do załatwienia. I mierzono czas, jak długo osoba siedząca i jak gdyby porzucona jest w stanie to tolerować. Osoby mało atrakcyjne wytrzymywały 10 minut, a te atrakcyjne protestowały, interweniowały już po 3,5 minucie, dlatego że one są bardziej asertywne, uważały, że zostały całkowicie zignorowane i wytrzymywały tą ignorancję tylko przez 3,5 minuty. Czyli to jest bardzo charakterystyczne. Inną dziedziną, w której ta niesprawiedliwość dotyka, albo sprawiedliwość dotyka te osoby, jest sądownictwo. Osoby, które są atrakcyjne z definicji, nie z definicji, ze statystycznie dostają mniejsze wyroki. To jest bardzo charakterystyczne. Jeśli na przykład osoba spowodowała wypadek drogowy albo uczestniczyła w jakimś przestępstwie, ale niezwiązanym, i dostaje z definicji mniejsze wyroki, mimo że nie powinna ich dostać, bo to nie powinno wpływać na sędziego. Ale nie zawsze. W przypadku, jeśli osoba atrakcyjna dopuściła się oszustwa, wyłudzenia lub innych związanych z defraudacją pieniędzy, to dostaje wyższy wyrok. Dlatego, że sędziowie uważają, że wykorzystała swój atut urody, żeby dopuścić się tego przestępstwa. Czyli widzą Państwo, jak to określenie działa. To można było mierzono ilością miesięcy, bo to wszystkie badania były robione w Stanach Zjednoczonych, ilością miesięcy kary za to samo przestępstwo osób atrakcyjnych i osób nieatrakcyjnych. Czyli ten dar czasami działa na korzyść, czasami działa na niekorzyść człowieka. Oczywiście osoby atrakcyjne są zdecydowanie bardziej asertywne. Są przekonane o tym, o swojej urodzie, wiedzą o tym. Osoby, kobiety atrakcyjne, najładniejsza uczennica w amerykańskim koledżu ma szansę wyjść 10 razy częściej, prawdopodobieństwo, że ona wyjdzie za mąż, jest 10 razy większe od tej mało atrakcyjnej w tymże koledżu. Około 7 razy więcej partnerów seksualnych mają kobiety szczególnie i mężczyźni też, którzy są deklarowani atrakcyjni w porównaniu z nieatrakcyjnymi. Kobiety atrakcyjne bardzo łatwo nawiązują przyjaźnie z mężczyznami, natomiast bardzo dużo problemów mają w nawiązywaniu przyjaźni z kobietami. Działa tutaj efekt syndrom tak zwanego kontrastu. Żadna dziewczyna nie chce się przyjaźnić z dziewczyną o wiele ładniejszą od niej. Nawet nie wiedząc czemu, nie oceniając jej cech psychicznych, po prostu nie chce przy niej być. To jest tak zwany efekt kontrastu, któremu podlegają szczególnie mężczyźni. Jeśli mężczyzna przy barze rozmawia z bardzo atrakcyjną kobietą, ale wejdzie jeszcze bardziej atrakcyjna, to ta przy barze już nie jest dla niego atrakcyjna. Ze względu na ten efekt kontrastu.
Poza tym no, funkcjonuje cały czas to, co psychologowie i socjologowie nazywają tym efektem aureoli rozciągniętej nad głową obszarów atrakcyjnych. Na zasadzie założenia, że w pięknej świątyni nie może mieszkać zły duch. Na przykład to nieprawda jest, że ludzie atrakcyjni mniej kradną w sklepach. Dokładnie tak samo często kradną jak ludzie mniej atrakcyjni. Jednakże służby ochroniarskie nie przyglądają się ludziom atrakcyjnym tak dokładnie, jak ludziom nieatrakcyjnym, zakładając, że ktoś tak ładny nie może kraść. I to jest ten atawizm, który jest przez nas, w nas wbudowany. Mężczyźni, atrakcyjność mężczyzn w bardzo dużym stopniu, przynajmniej kobiety tak określają, zależy od ich wzrostu. To Państwo wiecie, że kobiety bardzo często wysokich mężczyzn traktują z definicji, jeśli mają już symetryczne twarze i niezbyt ładne oczy, to są absolutnie atrakcyjne. Wzrost jest bardzo ważnym elementem. Proszę Państwa, w kierownictwie, w zarządach 500 najważniejszych firm amerykańskich w 80% szefami tych firm są mężczyźni, którzy mają powyżej 185 cm wzrostu, podczas średnia wzrostu Amerykanów wynosi 173. To nie jest przypadek, jak się okazuje. Średnio na jeden cal wzrostu przypada około 7000 dolarów większej rocznej pensji człowieka. To jest niesamowite, że mężczyźni, którzy mają 165 cm wzrostu, stanęli na czele korporacji tylko w 2%. Czyli tam też jest pewna niesprawiedliwość tego. Tutaj o kobietach nie mówię, dlatego że wzrost nie gra w przypadku kobiet dużej roli. W ogóle bardzo mało kobiet jest na czele korporacji amerykańskiej, ale to wynika z czegoś zupełnie innego. Chociaż też jest związane z pewną atrakcyjnością. Poza tym niesprawiedliwe jest ocenianie osób nieatrakcyjnych tylko w kontekście ich wyglądu zewnętrznego. To co mężczyźni, którzy nie mają żadnych argumentów, kiedy przegrywają w wyścig po jakąś pozycję w firmie czy po podwyżkę pensji z kobietą, zawsze mogą jej powiedzieć, ale ona jest brzydka. To jest właśnie to, czego mężczyznom się nie powie. To, że ktoś jest brzydki, że mężczyzna jest brzydki, nie jest żadnym argumentem. Natomiast to, że kobiecie się tak powie, jest to ta broń, którą zawsze można przeciwko niej wykorzystać. Eleonora Roosevelt, żona prezydenta, która była chyba najbardziej aktywną żoną prezydenta i osiągnęła bardzo wiele sama bez swojego męża prezydenta. Na końcu życia zapytana, czego najbardziej żałuje, to przyznała, że żałuje, że nie była piękna. Że nie miała tego daru urody, który, czyli widzą Państwo, że pomimo osiągnięć wiele kobiet nie jest usatysfakcjonowanych swoim życiem ze względu na to, że oceniają się w kontekście urody i porównują się w swojej urodzie do innych kobiet, że ta uroda, ta atrakcyjność jednak gra o ogromną rolę w życiu wielu ludzi. Atrakcyjność mężczyzn i kobiet stało się tak obłędnym pragnieniem wielu, że ludzie są gotowi zrobić wszystko, aby tą swoją atrakcyjność poprawić. Nie jest to nic nowego. To nie jest domena XX czy XXI wieku. Dlatego, że ludzie ozdabiali się już od najstarszych lat, od najstarszych zapisów, o czym Państwo wiecie z opowieści o kąpiącej się w mleku Kleopatrze i tak dalej, i tak dalej. Karl Darwin, który płynął na tym słynnym Beagle i po tej podróży napisał swoją pracę o zachowaniu gatunku, twierdzi w swoich pracach, że ozdabianie się i gotowość do ozdabiania się jest bardzo typowa dla wszystkich kultur.
że ludzie są gotowi dać się oparzyć, zmniejszyć, wyciąć, dołożyć coś do swojego ciała, żeby tylko być atrakcyjnym. Na Kiribati, mimo panującego głodu, mimo że nie ma co jeść, mężczyźni natłuszczają i kobiety natłuszczają swoje ciało, dlatego że chcą być atrakcyjni, dlatego że osoby atrakcyjne wygrywają na wyścig prokreacyjny. Kobiety chcą mieć, mężczyźni chcą mieć dzieci z osobami atrakcyjnymi, dlatego że to gwarantuje atrakcyjność zrodzonego potomstwa, nawet jeśli tego nie chcą. To nie jest przypadek, że mężczyźni przeważnie mają o wiele młodsze od siebie kochanki. To nie wynika z tego, że ta młodsza kochanka jest bardziej, ona to wynika z tego, że jest atrakcyjna, ale ta atrakcyjność nie polega tylko na gładkości jej skóry, czy na sprężystości jej piersi. To wynika głównie z tego, że ona gwarantuje większą rozrodczość. Mimo że akurat rozrodczość w przypadku kochanki jest raczej, jak sama Państwo przyznacie, raczej dość niewygodnym elementem. Niemniej tymi cechami się mężczyźni po prostu kierują. Młodość jest związana z urodą, uroda jest związana z młodością, a młodość jest związana z zdolnością do rodzenia dzieci. I to jest dla wielu kobiet dylemat, dlatego że kobiety są średnio w stanie urodzić, no ile w życiu, 11 dzieci. Pewna Rosjanka urodziła 20, ale to był ekstremalny przypadek, ale generalnie od 11 dzieci, licząc okres karmienia dzieci, kiedy nie ma owulacji i tak dalej, można urodzić no, około 11-12 dzieci. Natomiast mężczyźni mogą mieć dzieci do 94 roku życia, jak ostatnio pokazały przypadki, i to w sposób naturalny. Poza tym, w związku z tym, nazwę to okropnie, ale nazwę tak, jak to powinno być nazwane, jest ogromny przerost podaży spermy nad popytem. Że nazwę to tak ekonomicznie, ale tak faktycznie jest. Mężczyzna w czasie jednego ejakulatu, gdyby wszystkie plemniki dotarły do komórek jajowych, mógłby mieć dzieci, które byłyby równe liczbie mieszkańców Szwajcarii. Natomiast kobiety no, mogą urodzić maksymalnie 11 dzieci. I czy my chcemy, czy nie chcemy, ten prokreacyjny atawizm jest w nas budowany, a uroda świadczy o tym, że kobiety są, że jest to osoba zdrowa. Bo to, jak w kulturach prymitywnych najlepiej można to obserwować. Dlaczego mężczyźni, którzy nie znają żadnej Cindy Crawford i nie mają żadnych wzorców, mimo to ciągle chcą obcować z ładnymi kobietami, dlatego że to gwarantuje im zdrowie, bo to kobiety, które mają niegładkie skóry, chropowate skóry, nie mają gęstych włosów, nie gwarantują urodzenia zdrowego potomstwa i my się tym absolutnie kierujemy i mamy to w siebie wbudowane. Ma pan rację, że tak faktycznie może być, ale to są rzadkie przypadki z tym związane. Czyli widzą państwo, że wiele badań wskazuje na to, że mamy w sobie te radary, które są wbudowane, wrodzone w nas, które powodują, że jesteśmy, że od samego początku, od pierwszego oddechu naszego życia wiemy, co jest ładne, co jest brzydkie, co jest bardziej atrakcyjne, co jest mniej atrakcyjne. I dlatego to pragnienie obłędne poprawiania swojego wyglądu tak się rozprzestrzeniło w 2012 roku ponad 2 miliony Amerykanów, ja mówię tylko o rynku amerykańskim tutaj, bo te dane mam, ponad 2 miliony 196 tysięcy osób poddało się operacji plastycznej w jakikolwiek sposób. I to nie były operacje plastyczne wynikające na przykład z kalafiorowego nosa. To były operacje, które miały poprawić urodę.
Jeszcze na początku, jeszcze w połowie lat, w latach 30. czy w latach, nawet po wojnie, w latach 50., jeśli kobieta deklarowała, że chce się poddać operacji plastycznej, co było wtedy domeną gwiazd porno, a później hollywoodzkich gwiazd, teraz to jest domeną gospodyń domowych. Poddawanie się operacjom plastycznym. To jest ogromna ilość. Około 800 kobiet dziennie instaluje w sobie implanty piersi w Stanach Zjednoczonych. Jest to ogromny, ogromny przemysł, ale dotyczy to również mężczyzn. We Frankfurcie nad Menem ja zebrałem te dane, które miasto liczy 650 tysięcy mieszkańców, czyli jest mniejsze od Poznania. Wszyscy myślą, że Frankfurt jest wielką metropolią, a to nie jest żadne wielkie miasto, bo to jest głównie ze względu na to lotnisko i te banki. To jest taka wioska przy lotnisku tak naprawdę. I targi książki, ma pani rację. I Bank Centralny Europejski. Całe szczęście, że tam, a nie w Londynie. To byłby dopiero kłopot po Brexicie, gdyby Bank Centralny był tam, a nie w moim Frankfurcie. Z tego powodu czynsze w mieszkaniach we Frankfurcie przez ten Bank Centralny podskoczyły dwa razy. Dlatego, że ci urzędnicy mogą płacić ile chcą za te mieszkania. We Frankfurcie, w 650-tysięcznym mieście, około 60 tysięcy mężczyzn, nie wiadomo czy z Frankfurtu, ale być może przyjezdny, poddało się operacjom plastycznym. U mężczyzn operacje plastyczne polegają głównie na podnoszeniu powiek i odsysaniu tłuszczu. Na tym. Sporą część tych operacji, do tych danych statystycznych też dotarłem, stanowi chirurgiczne powiększanie prącia. Stało się to ostatnio strasznie modne. Modne, może to złe słowo, ale w każdym razie, bo to jest akurat ten czynnik, którego nie widać na zewnątrz. Przynajmniej przy pierwszym spotkaniu kobieta nie widzi, z jakim penisem będzie miała do czynienia. Mimo to dla mężczyzn elementem ich urody, ich atrakcyjności jest, co jest starą historią, jest to tak zwany efekt szatni, jest ich wielkość ich penisa. Mężczyźni na tym punkcie mają jakąś obsesję. I poddałem się ogromnym cierpieniom, bo to nie jest prosta operacja i bardzo skomplikowana, z wieloma komplikacjami związana. Mimo to powiększają sobie ten penis, uważając, że to dodaje im męskości w efekcie. To jest tak zwany efekt szatni, no bo widzą się w szatni czy pod prysznicem wobec innych mężczyzn, co dla kobiet nie gra aż takiej roli. W ogóle homo sapiens ma jakieś zafiksowanie, męska część homo sapiens na punkcie swojego penisa, mimo że mamy wśród prymatów największe penisy, proszę Państwa. Wśród wszystkich prymatów. Goryl, który waży 200 kilo i ma harem składający się z wielu gorylic, ma penis, który w stanie erekcji wynosi, ma długość 3 cm. Natomiast mężczyźni mają penisy, które w stanie erekcji sięgają średnio 17,5 cm. Tylko szympans ma większe jądra od mężczyzny, ale tylko jądra, bo nie penisy. Dla mężczyzn ten element ogromną rolę odgrywa. Drugim elementem, który stał się ostatnio we Frankfurcie szczególnie bardzo częsty ingerencji w swój wygląd, to jest poprawianie gęstości swojej czupryny. To znaczy przeszczepianie włosów. Mężczyźni na tym punkcie też mają jakiegoś fidzia, że twierdzenie, że osoby, które mają gęstsze włosy są bardziej atrakcyjne. Nie ma żadnych podstaw, no, chyba że porównanie z gwiazdami filmowymi, które najczęściej są. Najważniejszym elementem w przypadku mężczyzn, jeśli chodzi o urodę, jest ich wzrost i symetria, szczególnie twarzy. Bardzo, bardzo pożądane są wypukłe kości twarzy wśród mężczyzn i kolor oczu, który odgrywa dla kobiet dużą rolę. W ogóle uroda męska dla kobiet nie gra takiej roli, jak uroda kobiet, co jest oczywiste dla Państwa, jak uroda kobiet dla mężczyzn przy podejmowaniu decyzji. Z drugiej strony kobiety wolą spotykać się na krótkie epizody miłosne z bardzo symetrycznymi, atrakcyjnymi mężczyznami, ale tak naprawdę wiążą się z mężczyznami mniej atrakcyjnymi, ze względu na to, że ci symetryczni i ładni
o wiele mniej inwestują w związek i zbudowanie z nimi i wychowanie dzieci z nimi nie jest zagwarantowane bezpośrednio. Czyli kobiety bardziej wiążą się, częściej wiążą się w stałe związki z mniej atrakcyjnymi mężczyznami. Co ja tu jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? Pojawiło się coś, nad czym, co ja nazywam, że to nie jest, jest rodzaj pewnego rasizmu, który ja nazywam atrakcjonizmem. To znaczy to, o czym Państwu mówiłem. Znaczy postrzeganie osób nieatrakcyjnych i odbieranie im pewnych przywilejów, nie traktowanie w równy sposób. W odróżnieniu od rasizmu i seksizmu jest to często niezamierzone. My mamy to wbudowane. To trochę usprawiedliwia ten fakt, ale ten atrakcjonizm jest, który przejawia się właśnie takim różnym traktowaniem w pracy, różnym traktowaniem w szkołach, przy osiąganiu pozycji zawodowej, przy robieniu karier. Okazuje się, że to istnieje i nie możemy tego, i Państwo też mają pewnie przykłady ze swojego świata, gdzie tak się faktycznie ten atrakcjonizm się przejawia. A jest to wbudowane w nas od najmłodszych lat. Kobiety, nawet małe kobietki wiedzą, że trzeba się ozdabiać jak najczęściej, aby być atrakcyjnym, aby osiągnąć swoje cele. Zresztą to jest ciekawe, że niemowlęta są tak nieprawdopodobnie piękne, takie przez tą swoją skórę, że ludzie od samego początku są w nich zakochani. Absolutnie. Ojcowie się zakochują mocniej, jak się dowiadują, że ich dzieci są do nich podobne, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Ale ta uroda dziecka jest ogromnym, jakimś takim strasznie wiążącym czynnikiem. Jak jedna z matek, psycholog, powiedziała, gdyby nie były takie piękne, to byśmy je pozabijali, szczególnie o 4 nad ranem, jak płaczą. I to, że dzieci są urodziwe, że mają tą skórę taką miękką, że są piękne, bardzo przywiązuje rodziców do tych dzieci, ale ta uroda trwa niedługo, później one wchodzą właśnie do normalnego świata, w którym panuje atrakcjonizm, i dzieci wobec atrakcjonizmu są niezwykle brutalne. Znacie Państwo, dzieci nie mają żadnych skrupułów, żeby powiedzieć komuś: ty okularniku, ty grubasie, ty brzydalu i tak dalej, i tak dalej. Dzieci są od samego początku konfrontowane od dorośli, nawet jeśli tak myślą, tego nie powiedzą, natomiast dzieci są od samego początku przyzwyczajane do tego, że warto być ładnym. Ładni chłopcy mają więcej przyjaciół w szkole, ładne koleżanki też mają więcej przyjaciółek w szkole, mają większy autorytet, mimo że nie mają żadnych podstaw, żeby ten autorytet mieć. Po prostu tak to się dzieje, i że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że są bardziej też asertywni w tym wypadku. Proszę Państwa, to nie wiem, czy ja odpowiedziałem Państwu na pytanie, czy dar jest to sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy. Raczej trochę niesprawiedliwy, bo więcej jest przywilejów płynących z atrakcyjności, często niesłusznie wykorzystywanych, niż wad osób, które nie są tak atrakcyjne, i to przejawia się w najróżniejszy sposób. Na przykład każdy ma z nas taką sferę intymności, że nie lubimy, jak ktoś się zbliża do nas odpowiednio blisko, bo nie chcemy, żeby ta osoba obca znalazła się w naszej, dla osób wysokich wynosi ona 60 cm, dla małych, niskich wynosi tylko 25 cm. Nawet to powoduje, że mamy respekt automatyczny przed osobami wysokimi, to znaczy tymi traktowanymi jako bardziej atrakcyjne, jak gdyby wzrost był zależny i powiązany z pewnymi cechami charakteru danej osoby. Nie przez przypadek też
Wielu ludzi nie chce mieć kontaktów z osobami niskimi, dlatego że oni uważają, że mają kompleks niższości. Nie zatrudnia się osób niskich na różnych ważnych stanowiskach kierowniczych, dlatego że nie będą mieli respektu. A jeśli będą mieli respekt, to tylko jakiś wymuszony dyktaturą. Nie ma tu, proszę Państwa, broń Boże, żadnych analogii politycznych do obecnej sytuacji w Polsce. Byłbym daleki od tego, ale coś w tym jest, muszą Państwo przyznać. Kobiety też wiedzą, jak tą swoją urodę eksponować. Nie przez przypadek od pewnego momentu na świecie pojawiły się buty, które nazywa się szpilkami. To jest nieprzypadkowe, dlatego że jest to cierpienie dla nóg kobiety, to niszczy strasznie kości, ale eksponuje przede wszystkim, wypycha piersi do przodu, panie przyznają rację, powoduje, jak Weronika Łeb, jedna z modelek, powiedziała, jest to jak sadzanie dupy na piedestale. Przepraszam, ale że takie brutalne, ale tak faktycznie jest. To nie przez przypadek kobiety wymyśliły te szpilki, bo to wypycha, wypłaszcza brzuch, wypycha piersi, jednocześnie niezwykle podwyższa, zwiększa długość nóg. Przy czym nogi są dopiero trzecim elementem, na który zwracają uwagę mężczyźni. Zrobiono eksperyment polegający na filmowaniu spotkania dwóch osób, które umówiły się na ślepą randkę w restauracji. I zaczęto mierzyć, na jaki pierwszy element zwraca uwagę mężczyzna podczas takiego spotkania. Najdłużej, na samym początku, bo około 21 sekund, mężczyzna patrzy na piersi kobiety, dopiero później patrzy w jej oczy, a na samym końcu ci mniej delikatni zaglądają na dół, aby stwierdzić, jakie ma nogi i ewentualnie ocenić biodra. Wiele mężczyzn prowokuje nawet, aby kobieta wstała z jakiegoś powodu, żeby właśnie to ocenić, ale zwraca uwagę przede wszystkim na piersi. W ogóle piersi stały się jakimś takim nieprawdopodobnym elementem urody, który absolutnie nie istnieje u innych samic. Autor Ludzkiej Małpy, to on stwierdził, że my jesteśmy jedyną rasą, która uprawia seks twarzą w twarz. Chociaż nie zawsze, ale uprawia bardzo często seks twarzą w twarz. I żeby, bo większość prymatów uprawia seks w pozycji od tyłu. Przepraszam, że to tak powiem dosłownie, ale nie uprawia seksu twarzą w twarz. Ludzie są jedynymi, którzy ten seks, i okazuje się, że ewolucyjnie te piersi tym kobietom tak urosły i takie ważne się stały, żeby mężczyznę uzasadnić jego zainteresowanie seksem twarzą w twarz, bo bez tych piersi on pewnie by się nie w ogóle tym seksem w tej pozycji absolutnie nie interesował. Te piersi stały się jakimś takim fetyszem i to kobiet i mężczyzn. I najwięcej ingerencji w ciało poza botoksem jest właśnie związany poza botoksem, czyli pod wstrzykiwaniem butuliny, aby zablokować nerwy w określonych fragmentach twarzy ludzkiej, bo przecież botulina to jest trucizna pobierana z jadu kiełbasianego, którą na początku stosowano tylko przy leczeniu zeza, żeby utrzymać oko w określonej pozycji. Później dopiero stwierdzono, że jeśli można utrzymać oko, to można całą skórę utrzymać w tej pozycji. I zaczęto tą botulinę wstrzykiwać pod skórę, ale generalnie leczyło się botuliną, czyli botoksem zeza. Teraz we Frankfurcie ja znam przypadki, że kobieta idzie na lunch i wraca wybotoksowana po tym lunchu. To stało się takie oczywiste. Natomiast ciągle implantaty piersi, dłużej to trwa zrobienie tego. Ale to obłędne upiększanie się wygenerowane przez media wizualne, bo nie radio to robi, ale przez media wizualne spowodowało jakąś obsesję na tym punkcie. Najbardziej ubolewać można nad kobietami, które mają ogromne osiągnięcia zawodowe, naukowe, osiągnięcia w swojej karierze, które są dyskryminowane w pewien sposób
przez środowisko zewnętrzne, jako którym się nie powiodło. To jest bardzo ciekawe, że wśród kobiet, które nie wyszły za mąż, ze względu na to, że są mniej atrakcyjne niż ich koleżanki, współczynnik inteligencji IQ jest około połowy wyższy niż u mężatek. To też jest bardzo, bardzo ciekawe badanie. Nie wiem, czy Państwu odpowiedziałem na to pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Moim zdaniem jest niesprawiedliwe. Dziękuję Państwu za uwagę.